Cześć, witajcie moi wszyscy, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dobry wieczór wszystkim. Ktoś się zapytał o tą czapeczkę. Wyścig z czasem. Ejbista czapeczka dorwana w lumpeksie za 20 zł. Ja chciałem wam powiedzieć, że teraz sobie obrałem cel. Zbieram sobie pieniążki, bo następnym komputerem, który będę chciał mieć, to będzie stacja robocza Dell Precision MT3600 czy coś takiego. Zresztą link do stacji roboczej wrzucę pod filmem. Powiem wam tak. Nowy komputer gamingowy kosztuje około 4000. Zaraz ktoś powie, ale taka stacja kosztuje 7000. Powiem tak. Ale tę stację mogę sobie od razu uzbroić we wszystko, co będę chciał podczas konfiguracji w salonie. I od razu na miejscu, nie będę musiał w kolejnych miesiącach wydawać pieniędzy na dodatkowe podzespoły i tak dalej. I po drugie, taka stacja ma multum możliwości konfiguracji i kart graficznych zastosowań jest w multum. No i stacja obsługuje 128 GB RAM-u, czego normalnie moja płyta główna nie obsłuży, bo obsłuży tylko 64. I to też w teorii, bo to się nie uda. Wiecie, czemu się nie uda? Bo moja płyta główna była maksymalnie testowana w 32-gigabajtowej konfiguracji przez Gigabajta. Nie było czegoś takiego jak 64 tam. Oni to tylko palnęli i tyle, że teoretycznie ma to obsłużyć, a czy obsłuży, to już wiecie, nie wiadomo. No. Kropka. Dziś mamy 4.10.2023, gdzie w Stanach Zjednoczonych odbył się test systemu alarmowego. Nic się nie stało. System nie aktywował mikrochipów, które były rzekomo przez płaskoziemców i foliarzy w szczepionkach na COVID-19. 5G nie usmażyło nikomu mózgu, iPhony nie wybuchały, Skynet nie wstał i nie zaczął mordować ludzi. Drony nie zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i nie zaczęła się rozpierducha na całego. Wszyscy jesteśmy cali i zdrowi. Więc powiem wam szczerze, płaskoziemcy, foliarze i inni ludzie, którzy są zakręceni wokół teorii spiskowych, weźcie sobie, wylejcie kubeł zimnej wody na głowę, bo coś wam się chyba pod kopułą gotuje. Kropka. A teraz dalej. Dzięki tej stacji roboczej będę mógł o wiele, wiele, wiele więcej. No. I powiem wam szczerze, może ktoś uznać, że jest to dużo, 7 tysięcy. Mój komputer kosztował 7 tysięcy, jak go skończyłem. Ale powiem wam tak, że mi się nie śpieszy. Jak uzbieram, to sobie kupię i tyle. A zbierać będę długo i mi się nie śpieszy. W tym pewnie momencie jeszcze wyjdzie nie jedna stacja tego typu od Della. A jak wiadomo, że Dell, to Linux będzie tam latał bez żadnego problemu, ani niczego innego. A tutaj, jeżeli chodzi o mój komputer, to musiałem żonglować opcjami w BIOSie. A wiecie, takie życie. Żeby nie mieć problemów, trzeba je eliminować zawczasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wam dobrej nocy.